Witam w kolejnym odcinku programu Gry, o których nie słyszeliście. Dzisiaj kolejne przedstawienie nowszych darmowych gier indie oraz kilka newsów ze świata gier niezależnych. Zapraszam do oglądania. Pierwszą grą, którą przedstawię, jest Ninja Senki. W grze sterujemy ninją o imieniu Hayate, który chce pomścić śmierć Kinohime, księżniczki klanu. I z grubsza tak przedstawia się fabuła, ponieważ gra jest staroszkolnym platformerem. Grafika jest podobna do tej z NES-a, muzyka jest 8-bitowa i wszystko wygląda tak jak w starych czasach, więc jeśli nie lubiłeś lub nie grałeś w tamte tytuły, ta gra ci się nie spodoba. Oczywiście poziom trudności też jest taki jak za dawnych czasów, naprawdę jest ciężko, ciągle giniemy. Gra wymaga niezłego skilla i dużej cierpliwości, na szczęście posiada nieskończoną ilość kontynuacji, ale gdy ją wyłączymy przecinek musimy zaczynać rozgrywkę od początku, tak jak w NES-ie. W grze mamy 15 etapów, spotykamy w każdym z nich nowych przeciwników, nowe tekstury, ogólnie mówiąc nowe miejsca. Oczywiście, jak przystało na grę w klimatach NES-owych w danej scenerii mamy bossa, który wymaga od nas dobrej taktyki i zręczności. W dodatku można grać za pomocą pada oraz we dwa osoby. Jest naprawdę wyśmienicie. Jeśli jesteście fanem oldschoolowych platformówek, ten tytuł na pewno przypadnie wam do gustu. Oczywiście gra jest dostępna za darmo na oficjalnej stronie tytułu Ninja Senki, co naprawdę polecam. Kolejną wartą przedstawienia małą produkcją jest Ranger, stworzoną przez Foppy Games. Jest to strzelanka ukazana z lotu ptaka, w której kierujemy pilotem przestrzeni, który zatrudniony jest do ratowania pilotów uwięzionych na obcych planetach. W każdej planszy cywil do uwolnienia jest zawsze na północy. Rozgrywka mogłaby się wydawać prosta, ale podczas drogi dotarcie do celu utrudniają nam obcy, którzy, o dziwo, nauczyli się korzystać z broni palnej i to całkiem mądrze, więc zabawa nie jest taka łatwa. Na szczęście na początku każdego etapu mamy mnóstwo amunicji, broni oraz apteczek, które zdecydowanie ułatwiają zadanie. Lecz gdy już dotrzemy na miejsce po uwięzionego, wkurzy nas nie tyle respawn tych samych wrogów, co ten potał prowadzonego. Jego inteligencja nie przekracza IQ Paris Hilton i jej piesków. Cywil ciągle uderza o ściany, gubi się nawet przy kilku metrach oraz często idzie wprost do zasadzki wroga. Na szczęście, jeśli zginie porwany, możemy przejść kolejną misję, ale i tak tracimy 1000 punktów. Oprócz innych shooterów 2D z góry, Ranger ma dosyć zaawansowaną fizykę jak na tak prostą grafikę. Bronie mają odrzut, jest bardzo dobry ragdoll, a wybuchy to istne cudo. Gra ma także świetny soundtrack, a odgłosy broni są całkiem dobre, więc mimo prostoty, gra wcale nie nuży, całkiem dobrze się przy niej spędza czas. Na przerwy w pracy ta gra sprawdza się niesamowicie. Brawa dla twórców. Gra jest naprawdę warta pobrania. Ostatnią grą, którą się zajmę, jest Don't Go Alone, stworzona przez niejakiego Pkina. Fabuła jest dosyć prosta. Jesteśmy postacią niewiadomej płci i postanawiamy odwiedzić babcię, bo źle się czuje. Na początku gry jakaś nieznana osoba postanawia nam pomóc podczas drogi. Niby, czemu? Ponieważ w trakcie drogi chcą nas zabić różne dziwne stwory. Jak pewnie zdążyliście zauważyć, w tej grze postać kierowana nie atakuje, jedynie chodzimy. Grafika jest całkiem interesująca. Przypomina mi tą z NES-a. Audio natomiast to jeden utwór, a dźwięki są proste. Niestety wszystko jest oparte na skryptach, więc gra oprócz momentu zmiany strzału w połowie gry nas nie zaskakuje. Sztuczna inteligencja jest na naprawdę słabym poziomie. Wrogowie jedynie zmierzają w twoim kierunku lub slash i strzelają co kilka sekund. Natomiast nasz bohater strzela co sekundę fireballem w naszą stronę. Gra jest bardziej wymagająca od początku gry, bo wtedy te strzały mogą nas ranić, ale tak właściwie gra jest naprawdę prosta. Jedynie końcówka jest dosyć wymagająca, lecz tak naprawdę gra jest naprawdę krótka. Przejście jej całej trwa tylko 5 minut. Gra ma dosyć ciekawy pomysł, ale ze względu na długość, gra niestety jest tylko ciekawostką. Teraz czas na nowinki w świecie niezależnych gier. Kojarzycie świetną grę niezależną z Spelunki? Jeśli tak, to pewnie ucieszy was ta wiadomość. Twórca tej gry, Derek Yu, 14 czerwca ogłosił on, że już wkrótce przygody poszukiwacza przygód trafią na Xbox Live Arcade. Data premiery nieznana, ale i tak warto czekać.
Kolejna nowinka, kojarzycie Limbo? Jedną z najbardziej ciekawych gier niezależnych roku 2010 dostępną tylko na klocka? Otóż założyciel Studio Tiger, Dino Patki, ogłosił, że już niedługo gra trafi na PC oraz na PSN. Data premier gry na Steam to 2 sierpień. Czy się uda? Już niedługo się przekonamy. I ostatni nefes, bardzo świeży, gra Majinka, jedna z najbardziej sprzedających się gier niezależnych oraz jedna z lepszych gier hack and slash dnia 22 lipca została rozpowszechniona w wersji pudełkowej. Mało tego, jest ona dostępna nie tylko w wersji angielskiej, ale także w polskiej. Dobra robota, Cenega. I to już tyle w tym odcinku, do zobaczenia w kolejnym i tym razem czas oczekiwania będzie na pewno mniejszy. Cześć.